początku to ja się wstydziłem trochę kamerować tą komórką, ale z biegiem czasu coraz częściej po nią sięgałem. Zaczęła stawać się częścią tutaj ośrodkowego życia, no to coraz więcej można było uchwycić. Arek roztrzepany konkretnie, dociekliwy, nasz szpieg z Krainy Deszczowców, ośrodkowy, lubi wszystko wiedzieć, kto gdzie z kim. Pisz kawę? Kiedy? Teraz. Zapraszasz mnie na kawę? Nie. Dzwoniła do siebie moja mama? Kiedy? Teraz, tak szedłeś? Nie. Dlaczego nie? No nie dzwoniła, no. Dlaczego? Super gość. Następna Majka. To jest klawa dziewczyna. Lubi tańczyć, lubi śpiewać. Ma narzeczonego Grzegorza. Jasiek Urwis. Nie może usiedzieć w miejscu zbyt długo, rozpiera go energia. Lubi jak ścierki wiszą na swoim miejscu, jak ręczniki są świeże. O, ta! Tadek, o, Tadek to ten, to nie autysta. Bardzo, bardzo grzeczny jest, bardzo silny i bardzo uzdolniony. Gra na organkach. No! Brawo! Jesteśmy organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego. Staramy się pomóc jak tylko możemy naszym podopiecznym, którzy mają różne zachowania, inne zainteresowania, zupełnie inny charakter. Każdy będzie miał swoje zadanie i każdy będzie mógł od swojej strony coś wnieść do tej pracy. Najprostsza chyba forma, żeby tutaj wszyscy wspólnie coś mogli pokazać. To jest forma plastyczna. Praca musi być kolorowa, wesoła. Muszą czuć, że są w jednej jakby w grupie. I ma być to ich wspólne dzieło, które potem będą mogli sobie podziwiać. Ty sobie wybierz jakiś kolor, no. Biały? Biały już jest. Niebieski? Czarny? Entrei pra escola do perdão. Ja się przede wszystkim nauczyłem pokory do życia i jestem troszkę spokojniejszy niż kiedyś byłem. Bardziej cierpliwy. No ja tutaj się dowiedziałem tego, że wszyscy ludzie po prostu teraz dla mnie na całej planecie po prostu to autyści. Quanto amor eu guardei.